Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamp. I tak, nie będę dużo przedłużał, dużo marudził, gadał. Dziś wielki dzień, w którym możemy zbudować Seed Silo albo Stone Mine. Nie muszę wam chyba mówić, od czego zaczniemy i dlaczego od tego zaczniemy. Ale tak, zbudujemy teraz tą kopalnię gdzieś w jakimś ładnym miejscu. Tutaj? Tak, tutaj. I no, dziś wielkie, ambitne plany rozbudowy naszego obozu. Tak, jak to wyjdzie, przekonamy się właśnie w odcinku. I tak, mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Po ostatnim epizodzie zobaczyłem, jak bardzo, ale to bardzo, mówiąc tak delikatnie, tworzenie odcinków, myślę, o jakiejś większej edycji z tym nie wychodzi, więc tak, po prostu powiedzmy, że będę starał się robić jednak takie odcinki typowe do tej pory, a nie tak jak to ostatnio próbowałem, że jakieś, wiecie, takie podwycięcia czy coś, bo program, z którego korzystam, jest taki problematyczny, jakby to powiedzieć, że wykraczał mi chyba z 10 razy. No i teraz jeszcze przy okazji dajemy mu ten talizman księżyca. Płacimy, dość tutaj błogosławieństwo. Niech się cieszy. Chcemy go po prostu ulepszyć, jako że to on zdecydował się być w kopalni. I przy okazji to jest chyba jeden z lepszych. Niech sobie tutaj kopalniuje. I później przekonamy się, co i jak. A póki co chyba nie ma niczego więcej tutaj do roboty za bardzo, więc o, niech się modlą, bierzemy boską inspirację kolejną, jak widać się nagromadziła. I od czego by tu zacząć? Shelter, Offering Shrine, może coś tutaj. Oj, nie, to na pewno nie. Scarecrow. Nie. Dobra, zaczniemy od shelterów, niech się cieszą. Rzadziej by dziś rozpadał, stabilniejszy i w ogóle, więc no. I potem tu są dekoracje, na które jeszcze nie będziemy mieć możliwości, ale tak, przynajmniej mamy blokowane. I jeśli chodzi o same te sheltery, wymagają kamienia, co oznacza, że póki co pas. Chociaż chwilę, bo tutaj się kłócą. Chyba tak, więc może jeszcze rozdajmy po prostu błogosławieństwa. Niektórym niech się cieszą. Jak na przykład tutaj temu jeżykowi. Daje nam dużo inspiracji. Kolejną tabliczkę. I tak, chyba dobry pomysł, żeby zrobić poza mszą jeszcze ulepszenia korony i tym podobne, bo mamy dużo do zrobienia, więc no. Zaczynamy tutaj od odpowieści, która, jak widać, nam ulepszy wszystko. I przy okazji jeszcze takie małe sprostanie, sprostowanie bardziej niż sprostanie. To nie były klątwy, tylko to było większa ilość ferworu. Tak, dopiero teraz się o tym zorientowałem, o tym się przekonałem i no. Póki co może weźmy nowe typy broni, czemu by nie? Warto, wiecie, sobie popatrzeć i pocieszyć tym wszystkim. A kto wie, może niedługo będziemy mieć coś jeszcze ciekawszego. I no, tak, się przekonamy. Póki co mamy kolejne 8 i super. Wszyscy trochę się cieszą, ale to nie wszystko, teraz pora na koronę. I zanim weźmiemy jednak tutaj jakieś ulepszenie, to kolejna doktryna. Tym razem z kategorii, powiedzmy, niech będzie to. To czyni wyznawcę czy tam towarzysza cnotliwym. To jest trait. Wszyscy będą mieć po prostu tą zdolność, czy będą szybciej devotion, albo wszyscy będą pracować szybciej. Powiem szczerze, nie wiem, co jest lepsze, ale ja bym wybrał chyba to. Nie jest to może najlepsze, bo jednak prace też są istotne, ale im szybciej devotion, tym szybciej będziemy mogli, jak to się nazywa, no, tworzyć nowe pomysły i tak dalej, więc jej, tabliczkę rozpadamy, oni się cieszą. Okej, dał to nowego traita. Okej, czyli tak po prostu. I teraz jeszcze z innych rzeczy to szybko.
pierwsze ulepszenie. I tutaj możemy wskrzeszenie się jednorazowe. Jedzenie posiłków, żeby co, jak to się nazywa, dostawać dodatkowe serduszko. Powiem szczerze, że chyba to. Omniprezent. Będziemy mogli wtedy w dowolnym momencie się teleportować z wypraw. Może być przydatne, co najmniej. Okej, dobra. Jak to będzie działało później, się przekonamy. Póki co jeszcze informacja o doktrynach. Afterlife, nic tutaj, no niestety nie mamy tamtego, mamy to za to. Tutaj, no, tyle w sumie w temacie. Dobra. To chyba wszystko jest załatwione. A nie, jeszcze on ma jakąś robotę dla nas. Wybacz mi, przywódco. Chciałbym, czy jak to się nazywa? Prosiłbym o trochę kwiatów z lochów mrocznych drzew. Jeśli możesz się trochę zebrać. Zgadzam się. I musimy w takim wypadku dać mu 10 kwiatków z Darkwooda. Co też potwierdza moją jedną teorię, że dalej do Darkwood będzie można wchodzić. Ale zanim tamto, odwiedźmy ten, jak to się nazywa, Pilgrim's Passage, czyli przejście pielgrzyma. Bo coś tu może być. Nawet na wstępie już widzę wspaniałe rzeczy, które się przydadzą. Czytajcie kamień. Nie będę zbierał wszystkiego, co to nie, niczej takiej potrzeby. A, dobra, tutaj można kupować formy followerów. Ale o tym za chwilę. Oj, ryboludź. Spójrzcie, kogo przyniosła tu fala. Co tak ty sterczysz? Myślisz, że będę dla ciebie łowił ryby? Nie jestem jednym z swoich bezmózgich akolitów. Można łowić ryby. To spróbujemy. Tak. I co teraz? A. W sumie podobne działanie do tego, co jest chociażby w przygotowym stardiu. Jej, mamy ryby. Nie jesteś taki bezużyteczny. Słuchaj. Może bylibyśmy w stanie sobie pomóc nawzajem. Wydaje mi się, że akurat tak się zdarzyło, że złowiłem parę super cennych skarbów w moich czasach. Rzeczy, które ryba jak ja, znaczy rybak jak ja nie ma użytku z tego wszystkiego, ale ty, no cóż, patrząc na ciebie, chyba to będą dla ciebie cenne rzeczy. Pod tymi falami spoczywają najtrudniejsze do złapania bestie, które kiedykolwiek żyły. Próbowałem przez lata. Jeśli będziesz w stanie je wyciągnąć, te skarby będą twoje. Łap mi kraba, homara, ośmiornicę i kołowarnicę. A i weź to jako znak dobrej wiary pomiędzy dwoma nierwimi przyjaciółmi. I nowa karta! Jest to karta Klątwa Neptuna. Wrogowie mogą puszczać ryby. Może się przyda. Kto wie. I cek. Będzie można się tu chyba dalej bawić w łapanie. Ale zanim to wszystko, to jeszcze tutaj jest jakaś latarnia, którą chciałbym zobaczyć sobie. Okej, latarnik. O, kto śmie wkraczać do naszego świętego domu światła? Wybacz, to chodzi o to, że latarnia staje się coraz ciemniejsza. Nieważne jak bardzo ją wyznajemy. A statki nadal zatopiają się na skałach. Bez statków nie ma pielgrzymów, którzy by kruszyli świętą ścieżką. Gdyby tylko nasz lider był tutaj, wiedziałaby co zrobić. Ale nie widzieliśmy jej od kiedy poszła na spacer po pierwszy chyba Mol, nie jestem pewien, ale coś takiego. Późno tamtej nocy. Błagaliśmy ją, by nie szła. Wszyscy wiemy o zębach w ciemności, ale ona nie słuchała. Teraz nie mamy wyboru, poza modlitwą, dopóki latarnia nie rozpali się ponownie. Wszyscy chwalmy potężne światło. Piękne. Jest achievement.
Nasze modły zostały wysłuchane. Dziękuję, o jasny. Za przysłanie jagnia nas ocaliło. Teraz pielgrzymi powrócą do nasze wybrzeże. Za odnowienie światła oddajemy się tobie. Jesteśmy twoimi niegodnymi sługami, wielkie jagnie. Będziemy modlić się do ciebie i wielkiego światła przy tej kapliczce. Proszę, wykąp się w naszej adoracji. Okej. Tego zaraz będzie można chyba raz jakiś czas przychodzić. W ogóle pan słyszycie co? Nie, już nie śpiewałem, no szkoda. Ale tak, fajna, fajna akcja, są pielgrzymi. Co słyszałeś? Leszu został pokonany. Nigdy go nie lubiłem, tak czy siak. Nowe, kolejne rzeczy. O, wielki przywódco w świetle. Co wiesz o kartach Tarota? Nie mogę ich samemu użyć, ale często je odnajduję, gdy podróżuję pomiędzy przy morzu. Nawet mimo tego, że są w pół stopione lub zakopane w piachu, one się nie niszczą ani nie rozdzierają. Czy nie jest to dziwne? Już mówiłem, że te karty odkrywają los. Ja uważam, że te karty są warte 25 monet każda. Zainteresowany? Zbierasz dodatkowe materiały? Fajne. Wstrzymujesz pocisk, kiedy machasz bronią? Albo 20% więcej broni podczas dnia. Wezmę to na razie. Innych kart póki co brać nie będę. Z czasem i tak wykupimy. Ale no, wolę być póki co oszczędny w tej kwestii. Tutaj można kupować chyba nowe ozdoby? Tak. Miałem kiedyś ukochanego, kto udał się na morze i nigdy nie powrócił. Zazwyczaj składał drzwi, znaczy ten drzwi pod moimi kwiatami. Nie, kwiaty pod moimi drzwiami. Kwiaty do ciebie pasują, młoda i piękna bestia. Nie mają już miejsca przy mnie. Proszę, wykup je. Przynoszą mi tylko smutek. Mogę to wziąć, wielką pochodnię. Starkwood, co ciekawe. No, będę teraz miał takie coś. A później ścieżki tym podobne, kiedy indziej wykupimy. A póki co, jako że już zaliczyliśmy takie zlecenia i zobaczyliśmy co i jak tutaj jest, to wyruszamy na przygodę. Jednak zanim coś, to wracamy tutaj, zobaczymy czy z ryb można coś ugotować. I raz, dwa, szybko msza i tym podobne, po czym będzie dobrze. Okej. Nie narobili nam, więc nie jest aż tak źle i... Tak, ryby można, więc... A chwila. Da się coś zrobić z więcej niż tylko ryb tutaj? Ryby, jagody i mięso. Może to spróbujemy, ale najpierw muszę zobaczyć ile jagódek dostaniemy po tym wszystkim, bo... Jak zapewne wiecie, jagódki to jest jedyne co mamy, więc tak... Nie chcę, żeby doszło do sytuacji, w której nie będziemy mogli zrobić pożywienia dla wszystkich, tylko dlatego, że... No... Wydałem jagódki na... posiłek trójskładnikowy. Który swoją drogą jest już naprawdę porządnym posiłkiem z tego co widziałem, bo nie ma negatywów, ale no. Co ja tam mogę wiedzieć o tym wszystkim? I dobra, ile mam czasu? 14 minuta, a jeszcze nie wyruszyłem na wyprawę. No nieźle. No nieźle. Coś mówisz, że ten odcinek będzie posiadał tylko jedną górę, dwie wyprawy. Jeśli tak dużo jest innych rzeczy do zrobienia. Ale nie moja wina, że po prostu chcę wam pokazać wszystko, nawet takie nudniejsze rzeczy. Chociaż ogólnie dla tych, którzy to będą oglądać, napiszcie w komentarzach, czy chcecie widzieć właśnie takie rzeczy, czy nie. Albo jeśli wstydzicie się napisać komentarz, co? Możecie mi prywatnie też to napisać, czy na Discordzie, czy gdzieś. Teraz tak. Jedna super potrawka. I kilka takich podstawowych. I zobaczmy, co z tego wyniknie. Poza tym, że na pewno będą kupy. Bo jeśli nie dostaniemy kupy po takim gotowaniu, to się zaskoczę. A jadają się jakoś.
A w międzyczasie zobaczmy, co tutaj mamy. Dużo kamieni, no i tutaj ja lubię. Teraz, czy będzie tu kolejny poziom inspiracji? A, tak, mamy inspirację. Tym razem na co bym chciał ją wydać w sumie? Dobre pytanie. Nie wiem, czy to jest to. O, nie. Fajne pomysły, ale jeśli przeżyją, to nie. Weźmiemy na razie to. Wydaje się być bezpieczniejsze niż posyłanie towarzyszy na prawie pewną śmierć. Szybciutko tylko to ogarniemy. 15 drewna. Nic wielkiego. Tylko to postawimy. Ale zanim to wszystko, to jeszcze trzeba tu posprzątać. O, przy okazji, czyżby trzeba było z nim pogadać? Nie, tyle co pogadać, co odebrać nagrodę lojalnościową. Ale tak. Jest dobrze. I no. Jak tylko to będzie zbudowane, to wyruszamy na podróż, zbierać kwiatki dla naszego wiernego, który o nie prosił. O czym następny krok to będzie zbudowanie punktu tego. Zobaczmy coś o nim. Okej. Na razie jeszcze nie są zbyt zadowoleni z tych wszystkich warunków. A spokojnie. Niebawem zaczniemy. A właśnie teraz możemy w sumie już wam postawić to wszystko. No nie postawię może zbioru nasion, bo nie mamy monet, ale tak pierwszy. A, czyli to z tego się robi. Ulepsza się po prostu tamten. A coś lepszego, więc tak. Powoli możemy zaczynać, jak tylko będziemy mieć pieniądze właśnie. Budować im schronienia. Lepsze niż śpiwory. Wow. Szybciej to wszystko postępuje niż myślałem. Żeby nie było, mówię to w dobrym znaczeniu. Bo jednak obawiam się, że to będzie więcej grindu i więcej takich niespokojnych rzeczy. No ale teraz, kiedy mamy to takie, powiedzmy, jak to się nazywa? Punkty właśnie tego typu, jak powolne, nawet jeśli, ale zbiórki drewna czy zbiórki kamienia, to damy radę. Ale tak, ja tu nie będę więcej marudził. Idziemy szybko ponownie do Darkwooda. A, i co jak pierwszy łańcuch tutaj pęka? Możemy otworzyć też przejście do kolejnych ziemi. Co bym z chęcią zrobił, ale no. Powiedzmy, że na razie co, prosili o kwiatki z Darkwooda. Tak. A? Taro. Chyba go ostatnio wszyscy spotkaliśmy gdzieś, ale nie jestem pewien. Jatry z miany. Dmom. Ty je wyczuwasz? Pośród nas. Się nazywa World. Świat pęka i zmienia się, czy tam zakręca. Jednak ja stoję niezmienny. Bez ruchu. Pokryty rdzą epok. Teraz leszy poległ. A mieszkańcy tych lądów rozpoczęli swą walkę ponownie, by zdobyć moc. Nie uda ci się tak łatwo pozbyć ponownie. Nie uda ci ich pozbyć ponownie tak łatwo, okej. Okay. Wrogowie w Darkwood urośli w siłę. Okej, czyli po każdym pokonaniu po prostu będą coraz silniejsi w tych lokacjach. Okej. Okay. Bane Axe. To jest już ta nowa broń, czyli broń ta taka zatruta, która przy okazji, no, jest zielona. A tutaj Ikor Throne 4. To rozpuszcz jakieś ikory, zobaczymy jak to działa. Aha, it. I takie coś, dobra. A żeby się z tym przejmować, aż tak długo lecimy szybko tą wyprawę, przetestujmy wszystko co nowe. Jak tylko będzie to gotowe, to w sumie wyruszymy. Przy czym, tak jeszcze podkreślam, nie będę tutaj może biegł do końca, co to nie. Po prostu chcę uzbierać te kwiatki na zadania jednego z wyznawców. Okej. Jak już te kwiatki uzbieram, to może porzucę przebieg. W sumie po co kupiłem tą zdolność, żeby nie musieć zawsze do końca tutaj wysiadywać. Idź.
I okej, okej. Spokojnie, ostrożnie. Damy radę. Można nawet nie otrzymać obrażeń podczas całej tej przyprawy. Fajnie by było. Dobra, pokonani. Pokonani i... Nie widzę kwiatków. Trochę smutne, ale damy radę. Jestem tego prawie pewien. Oj, klaunek. Świetnie. O! Ulepszona wersja tej karty. No, oczywiście, że wezmę. Ale fajnie, że są tutaj też błyszczące. O, i przy okazji widać już, że po prostu utrzymając LT, to możemy się tepać. Żeby nie było, na razie tego nie zrobię, bo... No, jak się będę zapewne powtarzał, ja tu jestem dla kwiatków. Więc muszę kwiatki odnaleźć. Okej, okay, podoba mi się to. I tak, dobra. Wszystko pięknie pokonane. Trochę kości, które mógłbym wykorzystać w sumie na mój rytuał. Gdybym tylko nie pamiętał. Ale tak, nie przejmujmy się tym wszystkim. Okej. Okay. Bombę z siebie wypluję, więc ostrożnie. Okej. Okay. I cios, dobra, cios, unik, cios, cios, cios. Fajnie by było, gdyby też nie było takiego delikatnego laga po machnięciu. Może to jest kwestia tylko tego, że wiecie, jeszcze nie wyłapałem rytmu do końca. Ale no, gdybym nie było jeszcze tych takich właśnie delikatnych opóźnień po tych atakach i tym podobnym, to byłbym niepowzięty tak pospolicie mówiąc. Okej, okay, pieniądze są. I to jest tak, serduszko, kamień, drewno. Idziemy po kamienie, bo potem jest tam ten follower. A oni są przydatni. I to bardzo, więc tak. A i przy okazji mamy złoto. Fajnie. Do tej pory nie znam zastosowania samego w sobie złota, ale mamy, więc dobrze, że mamy. No i okej, okay. Szybko po followera. Tam followera. Który znowu jest tak na początku. Robak jest głodny. On karmi. On bierze udział w naszej... Czy jest częścią naszego ciała. Ale to jest cena bezpieczeństwa. Dlatego, gdyż chętnie oddamy wszystko, co mamy. Tak to przetłumaczyłem, jak wiecie, tłumaczenie może nie być bardzo precyzyjne. O nie, dało się trafić. Aż myślałem, że będzie wspaniałe po prostu przejście bez dania się trafić. Okej. Okay. Na co trudno się mówi? Okej, okay, spokojnie, damy radę. Musimy. Tylko też przydałoby się bardziej zbierać ten ferwor. Ale no, nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. Nawet jeśli go nie będę zbierał, to... Nadal nie jestem z tych, co to dużo używałem tych umiejętności, więc tak... Jest tak dobrze. Okej, okay, gromada czy tam stado, jak zwał, tak zwał, jest gotowy na kolejną ceremonię. Czemu na kolejną mszę. Chęcią wam ją dostarczę, jednak najpierw oczywiście przydałoby się dokończyć tutaj ten przebieg. I tak, 6 kwiatków. Nadal nie jest 10. To jest trochę smutne, bo liczyłem na to, że zaliczymy bez problemu właśnie. Ale no, jeszcze trochę przed nami, to może jakimś tym się uda. Okej, okay. Kwiatki, dobrze. Okej. Okay. A w ciebie idnę tutaj. O, okej, okay, czyli to pole zatruwa, póki się na nim stoi. Wrogów. I mamy już tletka albo pociski, które wyszukują wrogów. Pociski, oj tak, ja pamiętam te pociski, one są super. Więc bierzemy. I teraz piu. No i tak, no i to jest piękne. No i to jest piękne, jak już powtarzam. A pokonany? A, ty jeszcze żyjesz. Długo jak nie będzie, więc jest okej. Nie widzę kwiatków, brakuje jeszcze 2. Więc biegnijmy czym prędzej. O, są kwiatki i są wrogowie, na których trzeba wypuścić te pociski. Chyba nie ma co się, wiecie, męczyć. Czy obawiać tego, że zaraz zginiemy. Okej, okay, jest klaunek. Krytyk.
większe niż jeszcze obrażeń dodatkowe, czy co to tam jest. Bez znaczenia. Dostaliśmy, możemy iść. I... okej, już otrzymałem obrażenia niestety. Bo za bardzo atakowałem, nie znając działania tego bossa. I szczerze podejrzewam teraz tak... ostrzegam, tylko to jest moja teoria, że teraz bossowie będą tacy jakby bardziej generyczni. Nadal będzie można z nimi walczyć, nadal będzie można odwiedzać, ale nie będą tak bezpośrednio związani z tym wszystkim, jak to ma miejsce, dajmy na to, z Leszem i jego wcześniejszymi tam sługami. Nie mówię, że na pewno, ale wiecie, no to jest moja tylko teoria. Okej, raz dostałem wrażenia. Gdybym wiedział od początku, że to tak szarżuje, to bym nie dostał w ogóle, no ale trudno się mówi. Okej, dobra, wypuścimy pociski, bo czemu nie? Pozbędziemy się tych wrogów. I dobra. Przy okazji też widziałem osiągnięcie za pokonanie Leszego bez otrzymania obrażeń. Jeden z znajomych to osiągnął, więc brawa wielkie dla niego. Wiem, że to jest, no, nie najłatwiejsze. Więc, no, super sprawa. Jak mówię, dla niego super sprawa. Dla mnie nie, bo mi się nie udało. Jeszcze otrzymuję tutaj więcej obrażeń nadal przez moją głupotę. Ale bym się aż tak z nimi przejmował. Nadal, otrzymywanie obrażeń chociaż nie jest niczym, co chcę robić, to nawet jeśli się zdarza, co. Żebym nie powiedział niczego głupiego, nie jest właśnie niczym okropnym aż tak bardzo i... pokonane. Bierzemy do swojego statka. Indoktrynacja. Teraz tak, nagroda. O, kamień, drewno, nasiona, kamień. Nie wiem, czy mamy jakiś taki najłatwiej mówić uraz i... oko świadka? Nie wiem, czy to jest Eye of Witness, czy A, ale mniejsza. Można kontynuować. I tym lepsze nagrody... Jeśli nie masz tej zdolności, to tak. Można iść dalej, właśnie tak dalej zwiedzać, ale tylko jeśli jesteśmy gotowi na to, żeby zostawić kult sam ze sobą na dłuższy czas. Na co nie jesteśmy gotowi, więc... nie wiem, jak to działa. Zdobyliśmy jakieś nagrody. I no... może niebawem zobaczymy jeszcze, co dalej się tam skrywa, ale też ten teraz. A póki co znowu ten ma coś do powiedzenia. Widzisz mnie tu w łańcuchach, zredukowanego do niczego. Ale nie zawsze tak było. Zostałem tutaj przywiązany przez biskupów starej wiary. Zdradzili mnie i zostawili bym zgnił. Każdy z tych czterech łańcuchów, który mnie tutaj przybija, strzeżony jest przez jednego z biskupów. Zniszcz biskupów, a złamiesz łańcuchy. Złam wszystkie cztery, żebym zniszczył wszystkie cztery, a będę wolny. Dałem ci nowe życie, naczynie. A teraz musisz spłacić swój dług. Wiesz, co musisz być zrobione. By pokonać biskupów, musisz stać się silniejsze. Poświęć towarzysza, by zaabsorbować więcej mocy. To zwiększyć się... To da ci więcej mocy, by mnie uwolnić. Sacrifice the Flesh. Nie chcę. Poświęć towarzysza, by urosnąć w siłę i odblokować nowe umiejętności bronie. Potem im wyższy poziom towarzysza, tym będzie cenniejszy przy poświęceniu. Ja nie chcę! Ja wiem, że kult i tak dalej, ale chciałem przyjazny! Przyjazny ten! Przyjazny kult! No cóż. Zbieramy inspirację. Rozmawiamy ze świniakiem. Wiedziałam, że możesz to zrobić. Jesteś prawdziwym boskim. Tak tłumacząc na chwilę. I taki dziwny sposób. Dobra, dostajemy kolejną rzecz. I kolejną tabliczkę. Mam ich aż za dużo. O nie, trzeba naprawić, bo się zepsuło. I ten przycisk, nie ten przycisk, ten przycisk. Zadania. Okej. Z dobrych wieści w sumie to
nie mamy żadnego zadania, które wymaga od nas poświęcenia towarzysza, więc chwilowo nie musimy się chyba tym przejmować aż tak. I dobra, na zakończenie wszystkiego, powoli będziemy kończyć, chcę jeszcze tylko zadeklarować, że ulepszamy chałupki. Wszystkie, które mieliśmy naszym wcześniejszym bywalcom. I nie stać mi na zdobycie dla nowych niestety przez to. Co znaczy, będziemy musieli chyba się udać na kolejną krucjatę. Lada moment, ale jak mówię, lada moment, więc jeszcze nie teraz. A póki co, proszę, oszczędź mnie, tak. Nadal nie będę nic zmieniał. No i po prostu bierzemy kolejnego do statka. Ale kurczę, mogę pomyśleć sobie tym trochę bardziej. Na razie zajmij się tym. Aham. Jest może najlepszy, ale tak bierzemy każdego. I pomóż nam z budową po prostu. I tak. Naprawdę tego nie przemyślałem, więc. Zanim coś jeszcze, to zdecydowanie będę musiał nagromadzić. Chociaż trochę. Miałów tym podobnych. Znaczy pieniędzy. Więc no, będziemy już kończyć wszystko. Ale zanim to, to jeszcze ostatnie, tak jakby, słowo ogłosimy na dzisiaj. Ogłosimy kolejną doktrynę i co dalej, to się zobaczy. Co tu mamy? Kolejne pół serduszka. Czy tego chcę? No dobra. Weźmy kolejne pół serduszka. Czemu by nie? Będziemy przynajmniej trochę mocniejsi. No i możemy odblokować kolejne typy broni i tak dalej. Okej, i dobra, jeszcze kilka punktów. Wszyscy się cieszą. Korona. Jeśli chodzi o koronę, możemy ogłosić kolejne. Te, jak to się nazywa? Coś tutaj. Zobaczmy, co będzie znowu w tym miejscu. To wspaniali. Czy wspaniali liderzy są kochani, czy się ich, czy dobra, najlepszych liderów się kocha, czy boi? Okej. To zwiększy trochę lojalność i spowoduje, że będą trochę szybciej pracować. Zmienia błogosławieństwo. A to daje duże błogosławieństwo, jeśli chodzi o. Zastępuje błogosławieństwo, ale daje dużo po prostu lojalności. Ja, dobra, ja chcę być takim naprawdę dobrym. Naprawdę dobrym, wiecie, nie chcę być tym złym, który będzie musiał poświęcać swoich i tak dalej, więc. Nie rozwiązało to może naszego problemu, ale zawsze coś. Więc idziemy. O, i przy okazji ktoś jest gotowy na wzmocnienie swojej potęgi, więc tak. Muszę z nim pogadać. Dobra, udało się. Kolejny fragmencik. A, mam boską inspirację swoją drogą znowu. To teraz to. Zdecydowanie. Potrzebujemy pieniędzy, a to może nam pozwoli na to wszystko, więc. Kapliczkę fojarny. Zobaczymy, jak działają. Szybciutko. A, to jest kategoria Riviera. 30 monet. Okej. Mocno, nie mamy wszystkiego, co jest potrzebne na to. Ale trudno się mówi. Ja na ten moment tak będę kończył. Mimo, że nie mamy wszystkiego, co potrzebne i tak. Smutne jest to w sumie, że nie mamy materiałów też na żywność, więc ja po prostu przygotuję tutaj dużo posiłków i niestety wiem, że jest to prawowy posiłek, przez co oni nie będą zadowoleni. Ale tak, w następnym epizodzie, który będzie oczywiście jutro, jeśli wszystko pójdzie dobrze, postaramy się pozyskać dla nich większą dawkę żywności. O nie, pochorował się. Aha. Co jest?
Nie mają łóżek? Niedobrze. Niedobrze. Dobra, pomogę im tutaj, będzie szybciej. Nie, nie to. Szkoda, że nie ma innego przycisku od budowania, innego od reszty. Ale niedobrze, pochorowali się. A wiara jest też bardzo nisko, ale tak. Jak mówię, już zakończę ten epizod. A pomiędzy tym i następnym jeszcze tutaj wszystkich pobłogosławię, żeby podratować swoją wiarę. Posprzątam kupy i tym podobne, a póki co to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.